Nareszcie nadszedł ten moment. Dostałam klucze. Dostałam klucze do mojego studia. Otwieramy. Ja nawet nie wiem, co opowiedzieć. Jestem tak szczęśliwa, że to nareszcie się dzieje. To jest ten moment, to jest ta chwila. Już ten moment, idą. Drugi dzień. Już idą. Idą, otwieram. To jest ten moment, to jest ta chwila i pik. No, zobaczcie. Świetną reklamę mi zrobił Michał. To wam podam agencję reklamową na Śląsku. Kurczę, to są inspiracje takich starych właśnie szyldów. I zrobił coś takiego w jeden dzień. To jest dalej. No i zakryję sobie w końcu tą dziurę techniczną. Jest po północy, czy nie, już jest ten dzień. Teraz nastał właśnie ten moment, 11. Dokładnie 3 minuty po północy. Dobrze powiedziałam? 3 minuty po północy. Tak, tak. Już na takich oparach lecimy, ale rozpakowujemy jeszcze prezenty do feedbacków, które są tutaj. Sponsorem jest Sugar Powder i naszym partnerem. I są takie dobroci, że szok. Ale trzeba to wszystko rozpakować, spakować do toreb. I jeszcze może chociaż 2 godziny postać, nie? Bo to by było. No, Klaudia zaszalała. Piękne palety od Klaudii. Przy współpracy z Klarysą. Idealnie tutaj pasują do szkoły. Tusze do rzęs, tinty wspaniałe, produkty do brwi, pomadki, torebeczki, rozpakowujemy dalej. Drugim patronem jest Glam Shop i tutaj mamy tyle dobroci. Zabieram się za rozpakowywanie i wkładanie do gift bagów. Was I drinking, looking for the next thing? I couldn't really settle down. Pracujemy jak po prostu krasnoludki, rozkładając te wszystkie rzeczy, rozpakowując. Jest prawie pierwsza w nocy. Agata rozkłada
Już kończymy, tak? No. A reszta jutro, na następny dzień. Znaczy dzisiaj. Dzisiaj. Dzisiaj na jutro. Dzisiaj za kilka godzin. Ja mam zrobionych tylko 7 paznokci. 3 jeszcze bym musiała zrobić dzisiaj. No i dobrze by było troszeczkę chociaż spać, ogarnąć się, umyć, ubrać i przywitać was tutaj. Dzień dobry! Dzisiaj wielki dzień. Ogromny dzień, największy w mojej karierze. A spałyśmy tak delikatnie mówiąc. Tyci i jeszcze z tego, że byłam taka nieprzytomna, nastawiłam budzik zamiast na 5:50 na 6:50, więc mieliśmy godzinę na wyszykowanie się, więc czuję się dzisiaj absolutnie niewyszykowana, ale to nie ja jestem ważna, tylko moje gwiazdy, które przychodzą dzisiaj do mnie, moi kochani kursanci. Ja dalej z tymi 3 paznokciami takimi niezrobionymi z odrostem będę. Ale 7 jest dobre, wiecie. Trzeba szukać pozytywów. 7 mam ładnych, a 3 nie. No ale tak się zdarza, nie? No. Bywa. Że Agata, jesteś gotowa na dzisiaj? Wyszyk akurat się. Jak widać. Będzie co ma być. No. Będzie, co ma być. Bardziej nie będę gotowa, ale zawsze tak wychodzę z założenia, że szykuję, na przykład na wesele, a potem jak już trzeba wychodzić, mówię, dobra, bardziej nie będę gotowa, trudno, idę. No, ale czasem właśnie tak to bywa i tak jest najlepiej, więc liczę dzisiaj na dobre emocje, na pewno takie będą. Jedziemy. Dzieje się. Klasyka wisi. Drzwi stare, piękne. Proszę bardzo, tu dzwonicie, wchodzimy. A kto tu jest za drzwiami? Pani menedżerka studia! To jest nieśmiało. No. Na ten moment czekałam bardzo długo. Studio Klasyka, moi drodzy. Tutaj już mamy przygotowane paki. Dużo ich. I księgę gości. Jesteśmy, przyjechała już Magda z cudownej restauracji 4 pory roku. Zamówiłam taki typowy finger food. Wygląda to cudownie, patrzcie na to. O, goście. Bo tu masz, zobacz, tu masz wystawę i przy wejściu jest Chanel. I Avon. Agata już oprowadza. Daj Madzie, a my wykładamy. Moi rodzice teraz idą. Mama idzie z ciastem, które upiekła sama. Tu są krówki śląskie, czarne. One są autentycznie czarne, słuchajcie. Agata wykłada. Perelowski. Do nara. Madzie zostawiła catering. Tata był, już pojechał. Przyjedzie jeszcze. Mama jest. Cześć mama. Cześć. Mama rozkłada ciasto, co upiekła sama. Tutaj pyszne. Agata tu rozkłada ciasteczka jeszcze. Czy tu ciasteczka? Tu ciasteczka. Na tych wysokich, małych ciasteczka. Tu, zobacz, one są takie maluteńkie. A, no to patrz, myślałam, że... Myślałam, że są duże. Że są większe. To może na talerzyk, może też na talerzyk, albo... O, no i bardzo dobrze. I super. Dobra, mamy to. Ja chyba muszę też zjeść, bo śniadanie nie jadłam. Albo jabłko, albo śliwka. Jabłuszkowe sobie zjem. Gdzie chcesz mrówki, do czego? Bo to to może też tu, tylko trzeba je delikatnie jeszcze ten, nie? Sparzyć. Dobra. Uhu! Wspaniałe. Nie jak to pachnie. Wypisuję swoje pierwsze certyfikaty w klimacie retro. W moim biurze moje certyfikaty. To już ten moment, idą. Ja w poniedziałek umrę po prostu ze zmęczenia. Witam serdecznie! Zapraszam! Jaką widzę piękną! Gratulacje! Gratulacje! Ojej, w końcu! Proszę bardzo! Dziękuję! Nie rozpłaszcie się!
Przepraszam, moi rzeczy w świecie. Dzień dobry, witam was. Cześć. Jak bardzo dużo, zapraszam. Jak zabraknie tutaj miejsca, to jeszcze mam jeden wieszaczek. Chodźcie, chodźcie. Nie wiem, czy się tu wszyscy zmieścimy, ale jeszcze potrzebuję tak. A dobra, cześć, witam was. Chodźcie, chodźcie. Ja idę do domofonu, a to jest dla ciebie. Nie, nie wyrobię. Dziękuję. No chyba się udało. Dobry. Zapraszam, drugie piętro. Ja nie mogę płakać. Ja się zgrzeszę. O to chodziło. Emocje. Jeszcze jest trochę. Jeszcze będzie dwa dni adrenaliny. Wczoraj do drugiej tutaj siedziałyśmy. Także. Tak spać po mailu. A, bo pierwszy raz jestem zestresowana. Prowadzę warsztaty 12 lat. Pierwszy raz jestem zestresowana, bo nareszcie to się dzieje w tym miejscu. Klasyka, studio numer 5, albo po prostu kadłub też u Karoliny Ziętek, nie? Ale też nie chciałam, żeby to się nazywało jako, że szkoła Karoliny Ziętek, no bo chcę, żeby to była po prostu fajna przestrzeń, jest jako w klasy Karoliny, natomiast tutaj też inni wizerzyści będą gościć, więc tak jakoś widziałam, że taka nazwa będzie. I goszczą. I goszczą, tak. No, tak, to dobrze. Słyszysz? Może zrób Avon Reunion. Czy jest ktoś, kto jest, że tak powiem, z tej starej szkoły makijażu? W sensie nie chciałabym takiego ujmować tym topowym dzisiejszym wizerzystom, którzy są na Instagramie, gdzieś tam w mediach, ale właśnie ja bym chętnie chciała może coś posłuchać od jakiejś rzeczy od kogoś, kto jest, nie wiem, 30 lat na rynku. Troszkę mi brakuje. Łatwiej coś tak rozumieć, że praktycznie. Pierwsze co odezwa się do nami. Widać ją? A jak spędzamy? Zamierzasz? Może. Też kilka propozycji takich dostałam, ale na razie muszę ochłonąć, tu się uspokoić. Troszeczkę czasu zyskam, bo już nie będę remontować. Więc chcę. Mam pewien taki fajny projekt do zrealizowania, który odkładam od kilku lat. Fajnych filmów, fajnej serii. Naprawdę odkładam i przygotowuję się od kilku lat do tej serii. Więc w końcu mam nadzieję, że on zrealizuje. Przez to, że już nie będę remontować, tylko będę miała fajną przestrzeń, żeby nakręcić te filmy. I tak powolutku, powolutku, no. A później może coś swojego znowu. I swój własny produkt. Super, bo mam mieć swoje pędzle i swoją szkołę, gdzie z tych pędzli można korzystać, nie? No myślę, że jaki kolor będzie. Chyba takie skromne będą. Nie pełno się. No ale fajnie, że ten kolor wam się tak mocno kojarzy tutaj z klasyką. Tak? Nawet stylizację widzę pod kolor. No. Właśnie pożegnałam ostatnich uczestników dzisiejszego kursu, bo 31 tak. osób. 31 osób. A myślałam o 20. Ale była tak ogromna lista oczekujących, że no troszeczkę tutaj dołożyliśmy. I było fantastycznie. I wspaniale było was przytulić. Niesamowita grupa. Jeszcze jutrzejszy dzień, nie wiem co to się będzie działo. Teraz zabieramy się za sprzątanie, pakowanie paczek na kolejny dzień. I może pójdziemy dzisiaj wcześniej spać niż druga w nocy, co Agata? Może. Jak Bóg da. Albo da, albo nie da. Zobaczymy. Idziemy sprzątać. Skoczyłam w dresy. Jestem dresiarą w wygodnym obuwiu. Agata jest bez obuw. I pakujemy bagi na jutrzejszy dzień. Na kolejny dzień. Idzie nam już szybciej, bo mamy wszystko rozpakowane. Paki są naprawdę dobre. A w tle mój chłopak odkurza, bo trzeba, wiecie, wszystko ogarnąć, nie? Zmywarka chodzi, sprzątamy, porządkujemy i na jutro będziemy gotowi. Wrzucamy, jest koloróweczka, jest pielęgnacja, jest sugar powder, jest... Tutaj mamy klarese z sugar powder. Co jeszcze mamy? Tutaj mamy glam shop. Więc no, dzieje się. Ja mam chyba dzisiaj urodziny.
Patrzcie, ile prezentów dostałam. Rozpakowujemy. Ja cię dostałam kwiaty piękne, czy brzydkie, nie chwalę się kwiatów. Starocie dostałam. Koti. Pomadkę piękną. Kurczę, dziękuję. Po prostu jesteście tacy... Ja się w ogóle nie spodziewałam. Ja chciałam dzisiaj dawać prezenty i dawałam prezenty, ale że ja dostanę tyle prezentów? O, słodkości. Słodkości, herbatniczki, czy... aż mam ochotę. I tutaj, co my tutaj mamy? O, wow, jaka śliczna. Idealna do szkoły. W ogóle dzisiaj dziewczyny w takiej stylizacji, w miętowych kolorach retro. No, naprawdę mnie tutaj zaskoczyły. O, jak pachnie. No piękna, w pięknym kolorze. Będziemy tutaj w szkole palić. Oczywiście świece. Pięknie, dziękuję. Słodkości będą zjedzone, oczywiście. Otwieramy, tu potrzebuję nożyczek, więc otwieramy dalej. No, wy mnie rozpieszczacie tymi słodkościami. Jaka piękna. Wow, z czerwonymi owocami, czekoladka. I herbatka świąteczna. Ja cię, jogi, nie widziałam takiej herbaty. No, będziemy tutaj sobie z Agatą parzyć herbatkę po kolei. Tak, tutaj mamy. Kocia łapka. Świeca kocia łapka. Jacie, woski sojowe. Jabłko, cynamon, mandarynka, imbir. Słuchajcie, to wszystko będę w szkole wykorzystywać. Wszystko, skoro dostałam na szkołę, to będę w szkole wykorzystywać. Soju.pl, soju, świece sojowe. A szkoda rozpakowywać. To jest tak ładnie zapakowane. Rozpakuję i Wam pokażę za sekundę. Ta świeca powstała z myślą o spełnionych marzeniach. To już wiem, dlaczego taką piękną świecę dostałam. Soju, spełniają się wszystkie moje marzenia. Jejku, ale wy jesteście kochani. Fantastycznie. Dziękuję. Tego wam za bardzo nie mogę pokazać. Chyba wydaje mi się, że YouTube mógłby to jakoś usunąć, ale tutaj jest taka własnoręcznie robiona naleweczka, więc no, też na szczęście na toast tutaj z tej okazji wyjątkowej. Bardzo dziękuję. O, widzę jakąś starą książkę. Widzę starą książkę. Coś zapakowanego dla mnie tutaj prywatnie. 100 minut dla urody, ale ekstra. I tak, są Rafaelki. No ci oszaleli po prostu, wow. J'adore, by Dior. Ale piękne, dziękuję. Zabieram się za czytanie. A no tak, myślę, że mogę to pokazać, bo teraz sobie przypomniałam, że w tym liście jest list dla mnie od córeczki, jednej z kursantek, też mojej Wicki, więc dostałam taki rysunek piękny. Wszystkiego najlepszego z okazji szkoły. Jest tutaj Stefa Jędruś nawet, ale pięknie. Pozdrawiam cię, skarbie. Z całego serducha. Dziękuję za piękną karteczkę. Ciocia Karolina już tutaj wiesza na lodówkę. Będzie z nami w dniu jutrzejszym. A. Tak. Wisi. Dziękuję. No tutaj jest piękna kartka dedykowana. Jest śliczna, 11. No wyjątkowa jest data, bardzo ważna, otwarcie szkoły. Co? Drugiej ręki tutaj potrzebuję. Zaraz wam pokażę, co jest w środku.
ale piękna. Od siulki na choinkę. Taki gołąb. I tu jest data. 11.11.2023. No, zdecydowanie. Tak, piękny ptaszku, będziesz na choince. Na pamiątkę tego wyjątkowego roku. Ale cudny, dziękuję. Został prezent, do którego potrzebuję tutaj nożyczek, więc rozpakuję i już Wam prezentuję. Mamy piękne retro pudełeczko, a w nim... To jest przecież idealne, nie mam pojemników na cukier, a te są takie piękne retro. Na cukier, na kawę i na herbatę. Nie mam. Nie mam. Naprawdę nie mam. Że idealnie. Dziękuję bardzo. Są przepiękne. Jest też herbatka, opowieść wigilijna. Pięknie zapakowane. Dziękuję. Coś pięknego. Dla mnie? Czekajcie. O. Aniu. Aniu. Jesteś kochana. Dziękuję. Jeszcze tak pięknie ręcznie napisana karteczka. Zdrowie dla taty. Dziękuję. No, to ja myślałam, że ja Wam dzisiaj rozdaję prezenty i dałam Wam prezenty, ale dostałam tyle ciepła i tak wspaniałe jeszcze prezenty na pamiątkę. Dziękuję. Stół posprzątany. To wjechała pizza. Dzisiaj świąteczny dzień, więc w sumie tylko takie pizzy do wyboru, ale jest i będziemy jeść. Bo moje robaczki, no jeszcze dzisiaj nie jadły, ja też nie jadłam, w sumie nie jadłam nawet śniadania. Przekąsiłam kawałek ciasta od mamy, a mamy godzinę 19.20, więc dobrze było coś zjeść. Agata też nic nie jadła i mój chłopak też nic nie jadł, więc teraz świętujemy i już mamy wszystko ogarnięte, więc ostatnie dopieszczanie. Idziemy do domu dzisiaj wcześniej, nie o drugiej. Super. No ale dobrze jest mieć takich wspaniałych pomocników, jak ja mam. Bez nich by się nie udało. Mama dzisiaj też absolutnie bezcenna ze swoją tutaj pomocą w gościnie. Zakup wody i tak dalej. Następny dzień jedziemy tak. No to idziemy na stację, bo tylko to jest otwarte o tej porze, a trzeba wody dokupić. Jakoś się wyleje z tego samochodu. Jak tak? Wydaje mi się, że tak. Drugi dzień. Już idą? Idą, otwieram drzwi. Stężyłyśmy. Idą! Dzień dobry! Zapraszam! Dobrze, proszę. Maretko, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurteczka, tutaj lista. Ale cuda. Dzień dobry. Dzień dobry, przyważnie. Coś na osłodę. Jesteśmy na zimowym wieczoru. Co, dziękuję, na pewno będziemy tutaj. Śniadanie u Tiffany'ego. O Boże. Herbatka śniadanie. Malinę w syropie, to może ja już od razu postawię zaraz. Super, dzięki. Podpisać, tak? Tak, tu się podpisać. To miło idzie poznać. Dzięki. Ty też jest miło. Tak, tak, ja proszę bardzo. Od 2 dni. My też. Znaczy widziałam te maile, o które spływali. Nie, to jest jakiś... Zapraszam na drugie piętro. Boże, jakie cudowne uczucia. Dzień dobry. Zapraszamy. Jestem. Jak z niego wysiadam. Witam Was serdecznie w klasyce! Boże, mam tutaj ludzi. Wczoraj, bo
byłam w takim szoku, że te pomieszczenia wypełniły ludzie. Zazwyczaj tu byłam sama, z moim tatą, kilku przyjaciół się przewijało, jacyś fachowcy i mnóstwo kurzu, brudu, a teraz jest cieśniutko, jesteście wy. I to na ten moment czekałam bardzo, bardzo długo, więc nie chcę płakać, bo wczoraj byłam też dzielna, ale to jest bardzo wzruszający dla mnie moment, że nareszcie mogę tutaj was gościć, was odprowadzić, pokazać, co tutaj przygotowałam. To włożyłam całe serce, wszystkie oszczędności mojego życia i troszkę zdrowia, ale jestem bardzo dumna z tego miejsca, że takie powstało na Śląsku. O, nie mogę. Sufit mam bardzo ładny. Mam bardzo ładny, lampa jest secesyjna, słuchajcie, na wiecie staroci kupiona. I przytargana z Agatą zresztą. Kupowałyśmy i biegałyśmy tutaj, że ten dobry już poleciałem z kimś. Mówię, tylko żeby też pokazać kobietom, że niezależnie tylko co zrobimy, zawsze będziemy niewystarczające do kogoś innego. Słuchajcie, ja całe życie byłam chłopczycą. Ja nigdy nie usłyszałam od rodziców, że ja mam, nie wiem, założyć sukienkę i bawić się lalkami, mimo że miałam mnóstwo lalek Barbie, bo miałam rodzinę w Niemczech i dostawałam po prostu paczki. Ja się nimi nie bawiłam, ja się bawiłam samochodzikami, ja grałam w piłkę nożną, ja skakałam po drzewach, spadałam z tych drzew, z domu wchodziłam, z domu spadałam. I dla mnie takie było dzieciństwo, ja się nie bawiłam lalkami. I na szczęście nie byłam jakkolwiek, a teraz siedzę tutaj w tiulach w szkole makijażu. No. To nie ma znaczenia, jak my się w dzieciństwie bawimy i że samochodzik ma płeć. Kiedyś też ja takie miałam pytanie, Karolina, ale jak zacząć, w ogóle to jest takie ryzykowne. Ja mówię, jak idziesz nad morze, stoisz nad tą wodą, zastanawiasz się, czy jest zimna, to pytasz kogoś, czy jest zimna, kto wychodzi z tej wody, jak tam wszedł, no chyba, że mors. No ale może, no i co, powie ci, że nie jest silna, ale on może inaczej to odczuwać. Wsadź tego palucha, zdejmij jednego buta, wsadź tą stopę. Przecież to nie jest takie trudne, ten jeden krok. Zawsze możesz się cofnąć i założyć tego buta, obrzeć sobie tą stopę, tak? Więc chociażby tak to potraktuj. Przecież nie możesz pytać kogoś, jak to zrobić. Zrób, spróbuj. No. I od tego jest ten kanał. Mamy to, jest już po otwarciu. Dwa dni zleciały. Agata, wierzysz w to? Nie. Ja też nie. Nie mogę w to uwierzyć. Dwa dni otwarcia. Przewinęło się przez szkołę 60 osób. No, ponad. Ponad, no bo jeszcze była też moja mama. Agata, ja, pan fotograf, więc no, było, nie? Agata, z 4,5 roku. Tak. Catering, więc troszeczkę się przewinęło tych osób. Mój tata też był. I dzisiaj również dostałam tyle prezentów. Tyle prezentów, nie tylko ja. Dostały też kotki moje i Agaty, więc po prostu szaleństwo. Dostałam piękne kwiaty. Tutaj taka w ogóle dekoracja z suszkami. Wspaniała, piękne kolory, więc tutaj zostanie już na stałe. Tutaj mamy jeszcze, nie, ta różyczka jest prawdziwa. Coś wymyślę, żeby została ta kompozycja na stałe w szkole. Zaczynamy. Tutaj jest dużo prezencików. Tu coś na otwarcie, na toast. Super. Dziękujemy bardzo. Będzie w lodówce. Będzie w lodówce. Ale ekstra. Świąteczna herbatka. Uwielbiam je. Uwielbiam te stekane. Agata, zobacz, jaki śliczny kubek. Świąteczny o, taki już. Piesek i kotek chyba jest? Śliczne, pieski. Piesiaki takie, śliczny kubek. Też zostanie oczywiście tutaj w szkole, bo pasuje idealnie. Różowo, jest też karteczka. Prześliczna kartka, gratulacje. W ogóle takie gwiazdki bardzo mi się kojarzą ze stylem Art Deco. Dzięki twojej tytanicznej pracy, ogromnemu zaangażowaniu i niezwykłej wyobraźni stworzyłaś wyjątkowe miejsce. Tu piękną historię i makijaż to jedność w niezwykłej kompozycji. Pozwól się zaprosić na chwilę wytchnienia przy kubku gorącej herbaty. Ania, dziękuję Ani z całego serca. Naprawdę to jest przemiłe i przemiłe jest to, że chcecie, abym w końcu odpoczywała. Dziękuję wam bardzo za to.
tutaj mamy kolejny prezencik. A czekajcie, ja tu muszę jakoś ostrożnie, bo ja nie mam pojęcia, co tutaj jest w tym zawiniątku. Piękny stary wazonik. No tutaj też się przyda w szkole bardzo. Jeszcze to jest taki odcień zieleni, ale fakt, no na kwiatuszki tutaj się przyda. To taka buteleczka, wazonik. Ślicznie, dziękuję. Wy tutaj naprawdę tak dopasowaliście prezenty do szkoły, że jestem w szoku. W tym zawiniątku wiem, co jest, że jest to ręcznie zrobiona bransoletka. Czy ja dam jedną ręką radę? Pięknie zapakowane. O, chyba dam radę. O, no i w kolorach szkoły. Zobaczcie, i mięta, zieleń, i róż, i perła, i złoto, i takie bordowe odcienie. Piękne. Dziękuję bardzo. I taki oto prezencik. To jest ręcznie robiona chusta. Zobaczcie, jak piękny tutaj jest wzór. Takie ombre, przejście. Śliczne. Jest śliczna. Będę chodzić na zmianę z Agatą. I tutaj dostałyśmy dla naszych kocików kalendarze adwentowe, ulubione od Stefy. A Jędruś lubi wszystko, więc Jędruś też się bardzo ucieszy. Są smaczki do kotków. Tu jest jeszcze jedzonko, widzę pod spodem, pod przepiękną świecą z Bath & Body Works. O, proszę bardzo, jaki kolor dopasowany do szkoły. Przecudnie. Kosmetyki tutaj do szkoły na pewno się przydadzą. Jest ich mnóstwo. Dziękuję z całego serducha. No i jedzonko dla kotków oczywiście. No to, to słuchajcie, będzie taka radość. No i wynagrodzimy tutaj Stefie, Jędrusiowi i Lunce od Agaty, że nas po prostu cały weekend nie było w domu i nie miał kto kotów głaskać. Więc przekupimy je. Przekupimy je, dziękuję bardzo. To zdecydowanie ułatwiło sprawę. Taki bardzo jesieniarski zestaw. Jeszcze dostałam prezencik. Patrzcie na to. Herbatka, śniadanie u Tiffany'ego. No. Oczywiście, że tak. U mnie prawie jak w Tiffany. Takie kolory. Nerkowiec w mlecznej czekoladzie. Miodowa róża. Miód akacjowy. Maliny w syropie. No przepysznie nam się tutaj zrobi w klasyce. Bo oczywiście, że tutaj zostawiam taką herbatkę. Śniadanie u Tiffany'ego. Śniadanie w klasyce. To jest to samo. To jest to samo. Zdecydowanie. Ale to jest hit. Stwierdziłam, że wspaniale by było, żeby tak w starym stylu zrobić dziennik wpisów, dziennik kości. No i Agatka kupiła taki właśnie fajny pamiętnik, klasyka. Ja go pierwszy raz teraz przeglądam. Ojadzie. Dziękuję za to piękne miejsce w imieniu swoim i wszystkich pasjonatów. Nie tylko makijażu, ale i sztuki. Czuć tu spokój, artyzm i moc inspiracji. Bardzo dziękuję. Ale piękne pismo. Dziękuję, że miałam ogromną przyjemność być na otwarciu tego cudownego miejsca. Przede wszystkim, że mogłam Ciebie poznać. Karolina, czy to Agato czytałaś tutaj? Przeglądałaś? Nie, ja nic nie przeglądałam. Nie przeglądałam. No zobacz, jak pięknie. I to jest pamiątka. Kiedyś było. Jeszcze brakowało, żeby jakieś naklejki tutaj po prostu przykleić. Ale to mamy w takim starym stylu. Księgę gości, księgę wpisów. Karolina, jesteś dla mnie ogromną inspiracją. Dziękuję, że mogłam tu być w tak ważnym dla Ciebie dniu. Gratulacje, Kasia. Nie było poznać brać udział w tak ważnym dla Ciebie dniu. Magda, ale fajnie, że mam tutaj Wasze wpisy. Karolina, dziękuję za wyjątkowy dzień. Odbiór konserwatorski dokonano bez zastrzeżeń. No tak, inspektor. Konserwator zabytków. Ale fajnie. Nie zapomnę tego wpisu. No tak, też mnie czasem pytacie, co na to konserwator zabytków? No widać, jak na lato. Studio Klasyka jest niesamowitym miejscem z duszą, napełniającą pasją oraz kawałkiem pięknej makijażowej historii. Tu Agata, byłam. Tu byłam. Tu, no, dokładnie w serduszku tu byłam, nie? Rok i o to chodzi, Tarnowskie Góry. Wspaniale.
Karin, towarzyszysz mi w mojej makijażowej podróży od samego początku. Jesteś dla mnie ogromną inspiracją. Tak naprawdę dzięki Tobie zaczęłam pracować jako wizażystka. Dziękuję za ogrom wiedzy. Jestem szczęśliwa, że w naszym rodzimym mieście udało się stworzyć Twoje wymarzone miejsce na ziemi. Gratulacje, Dominika. O jejku, chyba wiecie co, wszystkie wpisy to ja przeczytam sobie tak na spokojnie. O. Ty jednak na środku się dziewczyny wpisywała. No tak. Ale nie zmienia się, bo on zawsze sobą. Tu jest pięknie. Do zobaczenia. Cudownie, że pokazujesz, że się da. No mi się wydaje, że jeszcze coś pewnie znajdziemy. Jakieś niespodzianki po drodze. Jakieś niespodzianeczki. Nic nie ma, mi się wydaje. A może podbijało się po prostu? Może, może. Może ci się nasłuchaj. Po co? Widziałam, że jednak ktoś na samym końcu. Na ostatniej stronie wpisał się mąż żonie. Gratulacje, powodzenia. Uwielbiam Was. Piękne, to jest świetna pamiątka i ona będzie tutaj zawsze na Was czekać, dopóki nie zapełnimy wszystkich stron. To z tych pierwszych warsztatów, z pierwszych Waszych wizyt będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie pamiątkę po sobie. Dogrywamy zakończenie telefonem, bo rozładowałyśmy wszystkie możliwe aparaty, które mamy i telefony, bo dużo się działo, to były bardzo intensywne dwa dni. Dziękuję Ci, że ze mną byłaś, bo proszę. Nie dałabym bez Ciebie rady. Mimo z mojej mamy, która wczoraj pomaga. Dziś już było ciężko, nie? Było ciężko bez Pani Soni, naprawdę. Dziś już było ciężko, bo no, gościna była. Było imprezowanie. Tak, tak. Dolewałyśmy herbaty i kawy cały czas. Tak, fantastycznie. Cieszymy się, że chcieliście z nami być do samego końca. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili. Tak. Ale teraz marzymy o odpoczynku chyba, co? Trzeba odchorować te dwa dni, bo było tyle emocji, tyle wchłonęłam emocji od wszystkich. I teraz się wyprzytulałaś, jak na weselu. Ja się tak wyprzytulam, no wiadomo, jak na weselu. Jak na weselu. I to tyle w tym vlogu. Tak, dokładnie. Ale zapraszamy na Instagrama. Tak, zapraszamy na Instagrama studio i też studio klasyka i też na maila studio@klasyka.pl. Jak potrzebujecie się czegoś dowiedzieć, jakbym nie odpisywała długo na Pani maila, menadżerka studia. To piszcie na DM-y, czyli na Instagrama, na prywatne wiadomości, albo SMS-y, czy też dzwońcie. Najlepiej SMS-a, bo jak nie mogę odebrać, to później będzie mi łatwiej wrócić. Tak. A przynajmniej będę wiedziała, w jakiej sprawie. Więc no, do zobaczenia na następnych warsztatach. Do zobaczenia. Pokazach, na które namawiam Karolinę, żeby robiła. I na zwiedzaniu szkoły, bo może jeszcze zrobimy jakąś świąteczną edycję. Na pewno wiosenną by było fajnie zrobić, bo myślę, że studio wtedy będzie żyło pełnią życia już. Tak, zmieniam już ręce właśnie teraz. Mnie też już ręce bolą od tych gift bagów, które musiałam nosić cały czas. Tak, a gift bagi były bardzo fajne. Tak, no, dziękujemy partnerom. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Bardzo. I widzimy, że dziewczynom się też podobały, więc też super. Cieszymy się bardzo, że mogłyśmy się podzielić tymi kosmetykami. Tak. To żegnamy się z Wami. Jeszcze raz dziękujemy. I Wam dziękujemy, że obejrzeliście tego vloga nieco chaotycznego, bo takie były te dwa dni, jeżeli chodzi o pracę. Ciężko było vlogować. Ale udało się i dzięki, że tego vloga zobaczyliście. Więc do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa.